Siemano, jestem ja, to jestem ja, Jeremy4, a dzisiaj gram w Minecraft Dungeons, no i oczywiście na poziomie już apokalipsa, będą brał na już chodził. Oczywiście na najłatwiejszym poziomie trudności. A miałam moc już poniżej takiej proponowanej. Zresztą będziecie mogli wziąć się poczuć, bo ja zaczynam faktycznie od początku. By the Archilage's decree, all free. Dobra. Ale wszystkich skillów będę używał. Na przykład tak jak... Spadaj stąd. Jakby co to normalnie, to tak zadaje obrażenia. Normalnie to tak zadaje obrażenia, ale pamiętajcie, że ja byłem na tym, na... Normalnie to tak by wyglądały moje obrażenia, ale dzięki temu enchantowi, który po... Który, patrzcie, ten. Doładowanie. Przytrzymaj wciśnięty przycisk ataku dystansowego, aby naładować łuk. Podwójnie, potrójnie lub poczwornie za każdym razem zwiększając jego obrażenia. Dwukrotnie? Może naładować broń dwa razy? Trzy razy? Cztery razy. Dobra, pierwszy raz, drugi raz, trzeci i czwarty. Dobra, czas już to zrobić. Już tutaj raz byłem, więc nie będę tutaj wchodził, bo... A zresztą to wam pokażę. Przechodzimy tędy, tędy. Oczywiście tutaj trzeba będzie walczyć. Krówka mi blokuje przejście. Dobra, może jednak nie będę już tutaj zapuszczał. Dobra, ale zrobię to dla was. O, no i tutaj, w tym miejscu, przyszedłem tędy. Potem tędy, potem tędy, no i potem tędy. Klikamy ten przycisk. No i patrzcie, co się teraz stanie. Tutaj wchodzicie. No i powinniście mieć tutaj taką rolkę, ale uważajcie. Bo jak będziecie mieć na nim, tutaj klikniecie. Wtedy zaczną się rysować mobki. No i możecie w ten sposób zaliczyć deskę, tak jak ja teraz zaliczyłam. Tu jest ten. To jest Krypcio. Teraz mam tu wejść, bo tutaj jest kolejny portal. Nie musicie tutaj potwornie uważać.
No i patrz, jakie to jest proste. Dobra, wezmę i to okrążę, bo nie wiem do końca, co tutaj może się kryć, a widzę tutaj jakieś paski życie tam dalej. Dobra, nic się tutaj nie kryje. Dobra, proszę o zaopatrzenie. Chodźcie! Moja taktyka jest taka, że stoję w jednym miejscu, a teraz... Kiedy one nie zagną, to wszystkie do mnie podbiegają. Dzięki czemu mogę je wystrzelać jak kaczki. Chociaż i tak wiem, że to wiąże się z tym, że stracę odrobinkę obrażeń. W ogóle to oni mieli mnie na dwa hity. Stop. Nie no, najgorsze jest to, że nie masz jak uciec, bo jak bierzesz no i tutaj to... Gra ci daje łapiesz, że ten... Czy chcesz atakować? To jest problem w serwaniu tym. To jest serio bardzo duży problem. Że kiedy trzeba uciekać, to jest bardzo opóźnione. Nie była to łatwa walka. Ale patrzcie, mam furię teraz załączoną, czyli mam wyższe obrażenia. A może dzięki tej furii przetrwałem. Ten, który je rozbije. Teraz będzie uwolnił wszystkich wieśniaków. A raczej osadników. Nie będzie to łatwe zadanie. To byli silniejsi. Ich się nie da ogłuszyć. Tych silniejszych ogłuszyć się nie da. A teraz stop!
mam pełne hapsy? Pełne. Dobra, bo nie wiem, że tutaj będzie... Wiedziałem. Eksplozja creepera mnie zabiła. Innym słowem, creeper mnie zabił. Ale to była pierwsza śmierć dopiero. Ono już jest wyjście. Zwycięstwo. Mleko kwiat. Nieukończony portal do Netheru. Siema. Dobra, ja wam bardzo dziękuję za oglądanko. Ten króciutki film, mam nadzieję, że wam się spodobał. Oczywiście króciutki, bo zostanie bardzo mocno zmontażowany. Niepewnie dostanie się długiego timelapsa z moich nieudanych prób. No i... Widzimy się w następnym odcinku. Siema!